Systemy filtracji w samochodzie mają istotny wpływ na trwałe i bezpieczne użytkowanie pojazdu. Zatrzymują zanieczyszczenia obecne w paliwie czy powietrzu, które mogłyby uszkodzić silnik. Magazynują produkty uboczne spalania, jakie gromadzą się w oleju silnikowym. Mają zapewnić także dobrą jakość powietrza w kabinie pasażerskiej. Dziś zobaczymy, jak produkowane są filtry samochodowe. W tym celu odwiedziliśmy zakład produkcyjny firmy Hengst w Rawiczu. Firma Hengst Filter Polska jest producentem filtrów do samochodów osobowych i ciężarowych. W swoim portfolio posiadamy ponad 700 różnych typów produktów, które dostarczamy zarówno do producentów samochodów, jak i na rynek wtórny, czyli do serwisów oraz do warsztatów. Przyjrzyjmy się zatem produkcji. Zaczynamy od działu plisowania. Tutaj przygotowywany jest jeden z kluczowych elementów filtra, a więc medium filtracyjne. Na tej linii produkowany jest obecnie wkład filtra powietrza, chroniącego silnik przed zanieczyszczeniami, jakie mogłyby się do niego dostać wraz z powietrzem wykorzystywanym do zapłonu mieszanki paliwowej. Surowcem, z którego powstanie wkład filtrujący, jest papier celulozowy nasączony żywicą, która nadaje filtrowi takie właściwości jak niepalność czy odporność na wilgoć. Rola papieru pobierana jest z magazynu i przekazywana do produkcji. Na początku linii surowiec jest rozwijany. Poprzez wstępne podgrzanie papier uzyskuje odpowiednią plastyczność i można w nim wykonać przetłoczenia. Gwarantują one równomierne rozłożenie plis, a także odpowiednią wielkość kieszeni. Plisowanie to istotny zabieg mający na celu zwiększenie powierzchni filtrującej. Dalej za pomocą noża wykonywana jest perforacja. W ten sposób można wykonać wybrany kształt. Filtr nie musi być prostokątny, może mieć na przykład kształt trapezu. Dlatego w tym wypadku dwa noże naprzemiennie poruszają się pod kątem. Głowice nakładają klej poliamidowy, który uszczelnia wkłady na brzegach. Stróżki kleju pozwolą także utrzymać stabilność plis w procesie filtracji. Dalej w piecu odbywa się obróbka termiczna, dzięki której papier nie będzie się odkształcał. Na koniec odcinana jest odpowiednia długość wkładu. Na kolejnej linii plisowane są wkłady filtrów powietrza do samochodów ciężarowych. Po złożeniu wewnątrz umieszczany jest stalowy rdzeń wzmacniający. Zobaczmy teraz, jak powstają wkłady filtrów kabinowych używanych w systemach klimatyzacji. Do produkcji zamiast celulozy stosowane jest tworzywo sztuczne na bazie poliestru. Po rozwinięciu surowca i wykonaniu przetłoczeń stawiane są plisy. Poliester jest materiałem sprężystym. Żeby plisy się nie rozłożyły, trzeba je poddać obróbce cieplnej. Dzięki odprężaniu utrwalany jest ich kształt. Po odprężaniu odbywa się formowanie, a na bokach doklejane są tasiemki uszczelniające. W filtrach kabinowych stosowany jest także materiał filtracyjny z węglem aktywnym, który poprawia jakość filtrowania. Węgiel ma bowiem porowatą strukturę, która skuteczniej zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia. Tutaj plisowanie odbywa się za pomocą dwóch noży. Do uszczelnienia po bokach stosowany jest materiał poliestrowy. W dziale plisowania przygotowywane są także media filtracyjne do wkładów paliwa i oleju. W filtrach paliwa dodatkowo stosuje się surowiec z warstwą do separacji wody. Wkład łączony jest za pomocą tasiemki, która zgrzewana jest ultradźwiękowo. Wracamy do filtrów powietrza. Wkłady filtracyjne kierowane są do odpowiednich linii montażowych. Ta posiada 30 stacji, co znaczy, że w jednym czasie można na niej produkować 30 różnego rodzaju filtrów. Robot dozuje środek rozdzielający do górnej formy, w której umieszczane są wkłady filtrujące. Do dolnej formy roboty dozują poliuretan.
Następnie górna część się odwraca i wkład filtrujący umieszczany jest w formie z poliuretanem. Sieciowanie materiału trwa około 5 minut. Po tym czasie następuje odformowanie narzędzi i filtry przekazywane są na linię pakowania. Tutaj nanoszona jest informacja o produkcie. W wybranych modelach doklejane są prefiltry, które stanowią dodatkową warstwę filtrującą. Na kolejnej linii odbywa się montaż filtrów powietrza do samochodów ciężarowych. Zaczynamy od przygotowania aluminiowych form. Najpierw nanoszony jest środek rozdzielający, który zapobiega przywieraniu uszczelek. Dalej forma jest nagrzewana. W wyniku plazmowania z pierścieni wzmacniających usuwane są różnego rodzaju zanieczyszczenia. Pierścienie umieszczane są w formie, do której dozowany jest poliuretan. Teraz w zalanej poliuretanem formie osadzany jest wkład filtracyjny. Na linii karuzelowej wkład dociskany jest od góry. Odbywa się sieciowanie materiału do momentu, aż płynny poliuretan zamieni się w gotową uszczelkę. Następnie wkład jest odwracany i znów umieszczany w formie. W ten sposób łączony jest z uszczelką także z drugiej strony. Tak przygotowany filtr jest stabilizowany za pomocą tasiemek. Zapewniają one odpowiedni dystans pomiędzy plisami, co będzie istotne w procesie filtracji. W tej maszynie z kolei montowane są wkłady filtrów paliwa i oleju. Do form wkładane są dęka z tworzywa sztucznego, a wkłady filtracyjne umieszczane są w górnych uchwytach. Po uplastycznieniu materiału wkłady łączone są z dękiem. W kolejnym gnieździe umieszczane są dęka o innej konstrukcji i filtr uszczelniany jest także z drugiej strony. Gotowe produkty trafiają do magazynu wysokiego składowania, a stąd zostaną wysłane do klientów. Każdego miesiąca w fabryce Hengst w Rawiczu produkowanych jest około 300 tysięcy filtrów. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.